chciałbym, żebyśmy w zeszłym roku procedowali WZ-kę na Komisji Architektury między ulicą Dalgóra a ulicą Starowiśną. Ona wtedy dostała opinię pozytywną na wybudowanie przez gminę, znaczy gmina wystarała się o WZ-kę, żeby potem jak już będzie WZ-ka sprzedać. Z WZ-ku. Więc skażmy tą nieruchomość. Jest to po prostu... Przy ulicy skażmy, żeśmy zostali tak wprowadzeni. Skażmy tą nieruchomość tej uchwały, że na przykład działka między Starowiśną a tego numer, to jest łatwo sprawdzić. Teraz 5 minut przerwy można sprawdzić to i dopisać. Nie, do tej dopisać, bo to jest takie... Na STR jest to samo. A często się cieszymy, że gmina będzie wypowiadać, działki sprzedano z WZ. Prosi tym, żeby radni, znaczy wnioskodawczyni się zgodziła, żeby do tego... Nie, to nie ma mieć przeciwko temu, tylko wydawało mi się, że to tak ważne. Zróbmy to tylko jako uchwałę intencyjną, a jeżeli mamy właśnie jakieś szczególne inwestycje, które wskazać, to wskażmy osobę uchwałą. Ja mam nadzieję, że możemy ją zrobić nawet teraz. Możemy na przykład wziąć taką internię, możemy się zebrać z większą grupą, nie tylko komisją mieszkaniową i zanim więcej takich miejsc, zróbmy całą uchwałę. Dlatego proponuję Państwu, skala wniosku, a proponuję już nie rozmawiać na ten temat, proponujecie głosowania, czy Państwo wyrażacie chęć na bardzo proszę, kto jest za podjęciem projektu uchwały? Tak. 18 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. No dobrze, dziękuję bardzo. 18 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk nr 6, relacja obie pan Jacek Gorcewicz. Przepraszam Panie Przewodniczący, ja w sprawie formalnej chciałem zadać pytanie. No, widzę, że siedzą Państwo na sali, nagrywają, liczą nasze głosy. Może by Pan Przewodniczący powiedział, kto, kim są ci Państwo, bo ja nie wiem, co reprezentują. Państwo bardzo proszę się przedstawienie i to żeby to protokole było. Wcześniej już Państwo się przedstawiali, ale nie wszyscy znają. Pani jest pierwszy raz, bo to chyba kolega Pani. Więc proszę o przedstawienie się w takim razie. Powiedzenie wszystkim. Kiedy Państwo reprezentują? Mamy to reprezentację. Tak, nazywam się Anna Krzywoń, reprezentuję Fundację Stańczyka, podobnie jak kolega Michał. Jestem tu na zastępstwie, dlatego nie znam jeszcze Państwa. Tak, Pani głośniej mówiła, ja mam słuchaj absolutnie nie słyszę. Proszę głośniej. Reprezentuję Fundację Stańczyka, podobnie jak kolega Michał. Jestem na zastępstwie dzisiaj, także zwykle Pan Piotr tu będzie, ten, który był ostatnio. Coś jak więcej, jeszcze no jakieś informacje? W ramach akcji monitoringu dzielnic, dzielnic tak. Czy to jest to, co były te ankiety rozdawane, czy to jest jeszcze coś innego? To jest ten sam projekt, będzie trwał przez rok, także na pewno się poznamy. Ja muszę dokładnie informacji powiedzieć, znaczy nie, chyba była rozesłana do wszystkich Państwa radnych, że ta ankieta jest zupełnie dobrowolna, że w żaden sposób Państwo nie muszą wypełniać tych ankiet. Jest to zresztą napisane na ankiecie. Czy Państwo macie zgodę na nagrywanie? Czy Państwo potrzebują zgody na nagrywanie? W opinii prezydenta i prawników nie ma słowa o tym, bo czytałem pisma i opinie prawników. Czy Państwo macie prawo uczestniczenia na sesjach Rady Dzielnicy? Że możecie tę ankietę rozdać radnym, które mogą, nie muszą wypełniać? Ale nie było ani słowa o tym, że Państwo będziecie nagrywać tą sesję. Nasze podziemia są otwarte, jeżeli są przyjść mieszkańcy, mogą przyjść, mogą nas nagrywać, mogą i rejestrować dźwięk i wizję. Tak samo na tych ankietach było z dużym literalnym na samej góry, to adres jest nieobowiązkowy. To chcę uzupełniać, jest dobra wola. Większość informacji, które tam były, były dostępne na stronie internetowej. Panie Radny,
Ja zadałem nie bez kozyry Państwu to pytanie, dlatego że te pytania takie zostały skierowane do Pana Prezydenta i opinie do radców prawnych Urzędu Miasta Krakowa, bo te wątpliwości, o których ja w tej chwili zadając to pytanie, nie tylko ja miałem, ale również radni z innych dzielnic. Państwo nie reprezentują mieszkańców, tylko reprezentują instytucję, która zwróciła się do Prezydenta o przeprowadzenie takich badań. I takie badania są określone zasady. I w tych zasadach nie było to, że Państwo robią nagrywanie. Przepraszam. Wszystkich naszych wypowiedzi. Mają wewnętrzne zasady, to jest ich. Nie. Przepraszam, jeśli nie, mogę. To jest to, że ja mam swoją zasadę wewnętrzną, że przychodzę do Pana na rozmowę i włączam dwa dyktafony, sobie włączam i nagrywam z Pana rozmowę, z Panem, bez Pańskiej wiedzy i zgody. To jest moje widzimisię. A tu Państwo reprezentują instytucje. I nie mogą tego zrobić takich chytrych sztuczków. Dlatego zadałem to pytanie, bo wiem, że w opinii nie było ani zwrócenia się Państwa o możliwość nagrywania, to powinni Państwo sobie sporządzać materiały z sesji monitorowania, jak to nazwiemy, ale w tym monitorowaniu nie ma nic słowa o nagrywaniu. To, co robi Pani Wasia, z którego sporządza potem z nagrania protokół ze sesji. Ja nie wiem, czy Państwo mają zgodę prezydenta, czy przewodniczącego rady, czy naszą całej rady. Ja nie wiem, czy Państwo nie wykorzystają zapisu dźwiękowego, na przykład mojej wypowiedzi, oderwania do kontekstu do jakiejś sprawy trzeciej czy czwartej. Nie wiem. Za miesiąc, za rok, za pół roku, która będzie miała na przykład aspekt potem prawny. Pan, Panie Tomku, powinien wiedzieć jako prawny. A ja powtarzam. Więc dlatego pytam. Ja bym chciała, żeby zapytać oficjalnie radcę prawnego urzędu, czy Państwo ze stowarzyszenia mogą filmować i nagrywać sesję rady dziennej. A ja się na pewno zapytam, natomiast uważam, że nikt z nas nie ma nic do ukrycia tutaj. Oczywiście, ale wolę mieć to na piśmie. Jak będą nas filmować, to się tutaj ucieszamy, bo będzie wszystko w porządku. Natomiast Pani oddaje głos już Panie Krzysztofie, proszę. Znaczy ja chciałabym tylko kilka słów wyjaśnienia. Reprezentujemy fundację, czyli organizację pozarządową i nie zwracaliśmy się do prezydenta o zgodę na przeprowadzenie jakichkolwiek badań, ponieważ nie potrzebujemy się zwracać o taką zgodę. Działamy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz statutu dzielnic Krakowa, zgodnie z którym obrady rady są jawne. Nasi prawnicy, przepraszam, proszę mi pozwolić skończyć. Proszę mi pozwolić skończyć. To, co pan radny mówi, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Nasi prawnicy sporządzili opinię prawną. Możemy ją podesłać, jeżeli pan przewodniczący sobie życzy. Jeżeli pan radny uważa, że nie mamy prawa tu być, nie, bardzo proszę zadzwonić po odpowiednie służby. Przepraszam, ja tego nie powiedziałem. Pani wkłada mnie, pani teraz pani wkłada słowa. Powiedziałam, pani, jeżeli. Powiedziałam, jeżeli. Ja tylko zadałem pytanie, czy państwo macie zgodę na nagrywanie dźwięku. Odpowiedź brzmi nie i nie potrzebujemy ją prosić. Nie jest potrzebna. Nie państwo jako instytucja, organizacja pozarządowa. Nie ma pan racji. Ja dosłownie dwa zdania, bo tak się złożyło, że byłem ostatnio w Wydziale Prawnym i no między innymi na ten temat rozmawiałem. Są dwie sprzeczne opinie w Urzędzie Miasta. Jednej, takiej można powiedzieć kuriozalnej, że oni w zasadzie nie mogą w ogóle przebywać, nie mogą nic nagrywać, ani fonii, ani dźwięku, ani obrazu, nic po prostu. No. Także mogą siedzieć, przysłuchiwać się i tyle, a według drugiej opinii sprzecznej z tamtą, no mówię, są dwie sprzeczne. Mogą przebywać, mogą nagrywać i dźwięk, i obraz, także nie wiem, czy coś nam da, jeżeli się zwrócimy, no po prostu no, tyle, no, żeby Państwo radni po prostu wiedzieli, że taka sytuacja jest, nie? Proszę bardzo, to znaczy ja mam takie do Państwa konkretne pytanie, bo w swojej pracy zawodowej czasem się dyktafonem posługuję. Z kolei mam taką zasadę, że zawsze
osoby, bez której tego używam, no mówię w jakim celu i w jakiej intencji to robię. Więc myślę, że miło by było, czy elegancko by było, czy nasza rozmowa może miałaby czasem powiedzieli, czy używacie tego dyktafonu jako, nie wiem, notatnika i z tego sporządzacie, nie wiem, notatki, protokoły, nie wiem, relacjonujecie przebieg sesji. Czy będziecie używać tego w jakiejkolwiek formie nagrania dźwiękowego, że kawałki wypowiedzi pojawią, zostaną upublicznione, pojawią się w internecie, gdziekolwiek zostaną jakby wykorzystane. Po prostu, no, potrzebujemy, ja chciałbym wiedzieć, czy to jest tylko narzędzie techniczne, czy mój głos gdzieś będzie użyty, wykorzystany, spreparowany, bity z tego zostaną zrobione. Być może przesadzam z tym. Tak, bardzo krótko. Bardzo krótko, żeby nie przedłużać, panie radny. Na samym początku, zanim jeszcze rozpoczęliśmy monitoring, wysłaliśmy do wszystkich dzielnic informację o rozpoczęciu monitoringu, w której było napisane, co będziemy robić, w jaki sposób, przez jaki okres. Te nagrania zostaną w całości upublicznione na stronie internetowej. Te same działania podejmujemy w stosunku do wszystkich dzielnic i Rady Miasta Krakowa. Są Państwo dokładnie tak samo traktowani jak wszyscy inni radni. I te działania mają na celu zbliżenie dzielnic do obywatela. Nie jesteśmy organizacją polityczną, nie zamierzamy wykorzystywać tego przeciwko Państwu. Po prostu chcemy obywatelom pokazać, co tu się dzieje, ponieważ jak Państwo widzą, jesteśmy tu sami. Nie ma tu mieszkańców tej dzielnicy. W ten sposób będą się mogli poczuć, jakby byli na tej sesji. Wydaje mi się, że to jest pozytywne działanie. Być może Państwo oceniają to inaczej. Czy ja mogę jeszcze... To znaczy, czy te nagrania będą in extenso, w takiej formie, w jakiej zostały nagrane, w takiej jakości, w jakiej zostały nagrane, od początku sesji do godziny, nie wiem, ostatnio była chyba 22:30 czy 23:00, czy one będą w jakiejkolwiek formie dzielone, montowane, poddawane jakiejkolwiek różnicy? Ze względów technicznych będą odprzecinane mniej więcej kwadrans po kwadransie, ponieważ po prostu takie są nasze możliwości techniczne, ale nie będzie nic wycinane z nich, dodawane ani nic takiego. Tu każdy będzie miał dostęp do tych danych, tych zasobów. Będziemy można sprawdzić, czy rzeczywiście w całości one zostały umieszczone. Chciałabym, żeby w piśmie do Rady Prawnego było też pytanie, że Państwo mogą nagrania sesji puszczać w internet. Panie Michale, coś tam chce powiedzieć? I filmy, oczywiście. Dobrze. Proszę Państwa, zapytam o to wszystko, skieruję do pracowników zapytanie, a teraz trochę muszę Wam wiem, że zostałeś dziadkiem dzisiaj, wszyscy Ci gratulujemy, natomiast Pan Polski był pierwszy. Wszyscy w jeden albo drugi sposób, tak czy inaczej, zetknęliśmy się z bardzo bogatą sferą społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, z którą ja jestem związany, a także część rady tutaj na tej sali. Te organizacje pozarządowe, realizując konkretne projekty pro publico bono, spełniają bardzo ważną funkcję. Obecność Państwa tutaj, jak sądzę, ma po pierwsze zbliżyć dzielnicę do projektu badawczego, który Państwo realizujecie. Jak sądzę, z rozmów to wynika, poznajecie z bliska funkcjonowanie dzielnicy, ale to nie jest to tylko poznawanie sztuka dla sztuki, tylko to ma przynieść pewien profit także dla nas, odpowiedzieć na pytanie, jak dzielnica funkcjonuje, jak jest odbierana, co można w funkcjonowaniu dzielnicy usprawnić. Moim zdaniem obecność Państwa, zresztą to jest już trzeci zespół badawczy, ale chyba najbardziej ambitny na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeżeli sobie dobrze wyobrażam, ta obecność Państwa jest bardzo pożyteczna i używanie takiego określenia chytre sztuczki czy podobnie, naprawdę to jest nie na miejscu i obawiam się, że może nawet wtrącić próbą obrazy młodych ludzi. Nie używałbym takiego określenia zdecydowanie. Natomiast popierałbym gorąco tego typu przedsięwzięcia i mam nadzieję, że ten program przyniesie dobry efekt dla całego miasta i dla jednostek komunikacyjnych w Krakowie. Dziękuję panu. Ja tylko jeszcze krótką adwokatę do tego, no tak.
Eksperyment, o którym Pan mówił, to jest jeszcze nadal w etapie eksperymentu. Od 6 lat funkcjonuje w internecie bezpośredni przekaz przez telewizję internetową obraz sesji Rady Miasta Krakowa. Mieszkańcy mogą wejść, przysłuchiwać się, jak radni obradują, uchwalają uchwały. Państwo realizują program, który sam w idei jest bardzo dobry, ja tego nie neguję. Tylko zadaję pytanie, które zresztą Państwo tutaj, reszta Rady również podniosła. Czy Państwo mają zgodę na nagrywanie i mówić na YouTube? Ja nie mówię teraz z tego momentu, że mam coś do obawy, coś do powiedzenia. Bo jak usłyszeliśmy, że będę cięty i 15-minutowych odcinkach będę puszczał w internecie nasze wypowiedzi. Czasami one są soczyste, dłuższe, które niekoniecznie powinny się tego, jest to skierowane wyłącznie tylko do obecnych na tej sali, a nie do publicznienia. Ale jeśli są mieszkańcy, to jest też do mieszkańców. No i jeżeli są mieszkańcy, jeżeli to dotyczy mieszkańców, to jak najbardziej, no ale przepraszam, jeżeli czasami robimy w cudzysłowie wycieczki pod swoim adresem. No, czy to zapisujemy w protokole? No nie, zapisujemy sedno sprawy, przebieg i głosowania. Liczy się sprawa, a takie ad hoc puszczanie na żywca, nie wiem, jakim sprzętem Państwo dysponujecie, czy nie ma możliwości manipulacji z Waszym nagraniem, zabezpieczeniem. Doskonale wiem, co zostało zrobione i zostało puszczone przez kilku hakerów, zmieniono w ogóle wszystko sens wypowiedzi. Więc nie wiem, ja po prostu z ostrożności zadałem to pytanie i ja zadałem wniosek, Panie Przewodniczący, że no dzisiaj Państwo powinni tu być jak najbardziej, ale powinni korzystać z zapisów materiału piśmiennego, a nie z zapisów dyktafonu, zapisów głosowego. Do możliwości wykorzystania do czasu rozstrzygnięcia opinii prawnej, bo zadaliśmy konkretne radni tutaj pytania i prośbę o skierowanie zapytań. Jestem za tym, żeby samorządy upubliczniać, ale nie w takiej formie, albo no, przede wszystkim bez braku zgody. Przepraszam, w razie czego zawsze można jakby nasz materiał porównać z tym, co Pani czy Państwo nagrywają, więc wydaje mi się, że tu proszę nas nie posądzać też o jakieś próby potem manipulowania. Nie zupełnie inaczej. Pracownik to się pasuje, to jak naprawdę urzędu miasta, te nagranie wykorzystuje do sporządzenia protokołu pisemnego, którego zatwierdzamy na następnej sesji. Jeżeli nie ma miesiąca góra, a potem to nagranie idzie do kasacji. A Państwa nagrania puszczone będą w eter, pójdzie to w świat, i które, których Państwo nie zapanujecie, nie wycofacie go potem, bo nie będziecie mieć już takiej możliwości, bo to jak już raz pchniecie, to pójdzie i to tak się będzie rozchodziło z promieniem światła. No ale dopóki to nasze spotkanie jest spotkaniem jawnym i dobrze, jawnym to oczywiście, Państwo ale są. Ja na ten moment, wie Pan, nie zgadzam się na to, żeby moje wypowiedzi, które kieruję, czy o sprawie, czy do którego z radnych, czy radnych, były nagrywane i upubliczniane. Mam do tego pewne prawo. Nie wyrażania zgody. I do momentu, gdy mam tą wątpliwość i brakuje mi pisemnej opinii prawnej, proszę o nienagrywanie moich wypowiedzi. Pani Przewodnicząca, będę zmuszona odmówić. Ja dosłownie nie, ja odpowiem na zasadzie, znaczy no bo myślałem, że to co powiedziałem wcześniej no jest dla radnych jasne. No, rozumiem, że nie do końca. No więc w tej opinii pozytywnej dla Państwa i uważanej przez urzędników, z którymi ja rozmawiałem w magistracie, jako no jedynej słusznej, radny jest osobą publiczną, radny dzielnicy też jest osobą publiczną.
zbiera podpisy i te podpisy wiszą na stronie internetowej, jak kandyduje. Jest osobą publiczną. W związku z tym, jeżeli są prowadzone obrady jawne, a tylko komisja, pani tyle, może w pewnych sytuacjach wyłączyć jawność. No to można to nagrywać. No to jest po prostu jasne jak konstrukcja cepa. No. Tak mi to... Przepraszam. Ja chciałabym jeszcze jedno zdanie. Jedno zdanie chciałabym. Nie zabraliśmy się na dyskutowanie na temat, że fundacja Stancika ma prawo nagrywania, tylko spotkaliśmy się tutaj zgodnie z tym porządkiem obrad. A jeżeli ktoś na to temat chce podyskutować, ma wątpliwości, może zostać po sesji, zadać pytania i najpierw wnioski, żeby napisać do Urzędu Prawnego, do Urzędu Miasta, czy Państwo mają zgodę na nagrywanie, filmowanie, etc. i publikowanie materiału w masowych środkach przekazu, jak jest internet. To pytanie zadam. Ja uważam, że Państwo, ja nie mam się czego wstydzić, tak samo jak w monitoringu się ludzie wstydzili na rynku, że jest prywatność i zniknie, jak będzie rynek monitorowany. Dla kieszonkowca to jest dobre, ale ja się nie wstydzę wypić tam wcześniej do piwa, prawda? Choć mnie filmują, prawda? Bo mam taką ochotę i jeszcze po tym piwie coś nie robię. Dlatego ten monitoring to jest przestrogą dla przemyślnego. A tutaj, proszę Państwa, może to, że właśnie powinny być transmitowane nasze obrady drogą internetową do naszych wyborców. Może wtedy wypowiedzi by były krótsze, może by były bardziej zgrabne, może nie wiem. Może bardziej kwieciste. Tam te pewne słowa bardzo nie zostały. Przepraszam, panie przewodniczący. Do końca europejskiej wypowiedzi. To, że sesje powinny na przykład być puszczane transmisja, tak jak jest ze sesji Rady Miasta Krakowa, to chcę panu przypomnieć, w poprzedniej kadencji byłem również Radnym Miasta Krakowa, wszyscy wyraziliśmy pisemnie na to zgodę, na transmisję bezpośrednią, a nie na zapis i upublicznianie w tym sensie nagrywania. To jest wielokrotnego odtwarzania i przetwarzania. To są dwie różne rzeczy. To będzie transmisja bezpośrednia. Włączam się, oglądam, słyszę, dziękuję. Kończę. Nie ma wracania online 125 razy. Nawet wyższając na gminę, nie mogą tego zrobić. No, więc tutaj jest pewna kwestia, ale tę kwestię wyjaśnimy. Natomiast bardzo Państwa proszę, nie odchodzenie. Proszę Państwa. Kto ma ochotę dyskutować z Państwem, proszę dyskutować dalej. Natomiast bardzo proszę o później dyscyplinę, dlatego że mamy tych punktów przed sobą dużo. I miałem głos, że jeżeli tego nie zrobimy do pewnego czasu, żeby starcie przerwać i kontynuować w środę, co jest przed wszystkim, to w tym miesiącu musi się odbyć, albo powiedziałem, albo we wtorek. Więc to nie ma sensu, po prostu z dyscypliny my się uczyliśmy. Zmarnowaliśmy tu zaraz parę punktów. Ostatnie słowo jeszcze. Tylko tyle, że tutaj w opinii prawnej, to proszę zwrócić uwagę na artykuł 61 ust. 2 Konstytucji, który mówi, że prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Proszę ten artykuł Konstytucji jakby